Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pawlus. Oto kolejny materiał z World of Tanks. Przed wami film o 752. Mapa to Malinowka w trybie spotkaniowym. Dlaczego pokazuję wam tę bitwę? Ponieważ nic wielkiego aż tak tutaj nie będzie się działo. Pokaże ta bitwa pewną bardzo ważną cechę tego czołgu. Związana jest ona z misją... Patrzymy... O, wtedy miałem taką misję. Nietykalny, tak się nazywała Unia 12, zablokuj dwa razy więcej uszkodzeń niż wynosi pula punktów wytrzymałości twojego pojazdu. Zobaczymy, czy tą maszyną da się grać na pancerz. Oczywiście, że się da. Specjalnie zdjąłem do tej misji moduł, który dodaje nam hapeki, żeby mieć mniej hapeków, a tym samym łatwiej przyjmować jakieś ciosy na pancerz. I ta bitwa będzie właśnie na tym głównie polegała. Będę starał się w tej bitwie zrobić misję na odbijanie. I mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł wam chwilę poopowiadać o tej maszynie i o tym, dlaczego zdecydowałem się nagrać ten film, bo bitwy są obecnie tak szybkie i tak dużo się w nich dzieje, że po prostu ciężko jest znaleźć na to czas. Może tylko dlatego, że ja się starzeję, tak jest, ale ciężko powiedzieć. Oddaję tutaj jeden magazynek, stojąc w zasadzie na otwartym polu. Miałem nadzieję, że ktoś tutaj będzie do mnie strzelał, ale tak się nie dzieje, więc spokojnie sobie będziemy przez 30 sekund ładować. I jedziemy pod góreczkę, gdzie powinniśmy spotkać się z czołgami ciężkimi wroga i spokojnie poodbijać. Jak doszło do tego, że nagrałem ten film? Otóż pewnego pięknego zimowego dnia przez moje okno wleciał kamień, który zawinięty był w kartkę pomiętą z napisem 752. Zrozumiałem aluzję, jak to Kazik śpiewał w jednej z piosenek, nie mówili, ale dali mocno odczuć. Zrozumiałem, że po prostu nastał czas, żebym nagrał materiał o 752 i tak właśnie robię. Na góreczce, tak jak wspomniałem, zawsze można liczyć na to, że znajdą się jakieś czołgi ciężkie. 752 ma całkiem trollowy pancerz, dolna płyta. W ogóle wanna kadłuba tej maszyny jest taka dziwaczna. Zobaczcie, taka jakby zaokrąglona. Ciężko to w ogóle określić. Macie oscylacyjną wieżę, co powoduje, że kiedy uniesiecie lufę do góry, to weak spoty, jakimi są włazy na wieży, chowają wam się. Oczywiście jest też weak spot właśnie w kadłubie, który jest wizjerem bodajże kierowcy i w który też można się wbić, ale to zależy jak stoicie. No i dolna płyta też jest taka właśnie dziwacznie umiejscowiona i ma dziwaczny kształt. Generalnie jak ktoś wie co robi, załaduje golda też i wie co robi, to tym bardziej. To 752 nie jest jakimś mega trudnym czołgiem do przebijania, to nie jest tak, że on jest jakiś niezniszczalny. Ale jak się odpowiednio ruszacie, unosicie wieżę do góry, to możecie naprawdę, naprawdę potrolować przeciwników. Ja tutaj oczywiście bardzo, bardzo agresywnie wyjeżdżam, bo chcę, żeby oni decydowali się na strzały, żeby robili mi misję. A ja w tym czasie właśnie mogę wam troszeczkę poopowiadać o tej maszynie. Mamy przed sobą 53 TP, Czernego Worona, 705, 50 TP prototypa i jeszcze ktoś tam był. No i oni wszyscy oczywiście czasami próbują do mnie strzelać, ja na to liczę. Aha, jeszcze mamy Jocha. Także jest całkiem wesoło. Za mną oczywiście jest mnóstwo wsparcia, jest pełno najróżniejszych maszyn. Ja nie skupiam się aż tak bardzo na strzelaniu, jak właśnie na tym, żeby ci wrogowie byli skupieni na strzelaniu we mnie. Muszę więc się odpowiednio mocno wysunąć do przodu, tak żeby byli zbejtowani, że tak powiem, żeby we mnie strzelić. Ale też nie na tyle, żeby była widoczna moja dolna płyta, która no, będzie dość oczywistym wyborem i wtedy faktycznie mogą mnie poobijać. Mamy tutaj 3 pestki w magazynku, bo 390 każda zadaje obrażeń. Działo oczywiście dość długo skupia, to nie jest działo do snajpienia. Ja tym działem w ogóle praktycznie nie strzelam z dystansu, chyba że naprawdę muszę albo mi nie zależy. Tak jak w tej bitwie na przykład, to mogę sobie postrzelać w tych wrogów, którzy są dalej, bo nie chcę strzelać specjalnie w te lufy, które mam tutaj blisko, bo jak je pokończę, to nie będzie miał mi kto robić misji. Także, no tutaj niestety podpaliłem, nie chciałem, przepraszam. Także strzelam we wrogów, których po prostu nie skończę, tak żeby luf pozostawało jak najwięcej. Bitwa jest kompletnie pod naszą kontrolą, ja się tutaj w ogóle nie obawiam, że mi zrobią jakąś większą krzywdę. Gdyby było tak, że przebiłem je 3-4 razy pod rząd, no to faktycznie wtedy muszę się zacząć martwić i jednym magazynkiem po prostu postaram się skończyć kilka luf. Ale na razie pozwalam, żeby ten borsuk, który jest z tyłu, ta lorka najlepiej, żeby po prostu mnie obijali, żebym sobie farmił te punkty po prostu odbite. Teraz jak widzicie, 3 pestki w krótkim czasie. Ta 705 tutaj zaczęła mnie irytować, więc ją dobijam.
i prawdopodobnie znowu sobie spokojnie ładujemy. Niestety przez błąd powtórki nie widać dokładnie, ile ten czas przeładowania wynosi, ale w mojej konfiguracji z jedzonkiem to jest około 30 sekund. Ja mam dwa zestawy, jeden taki pół na pół amunicja, a drugi full gold. Na goldzie mamy tutaj około 300 peny na APCR-ach. I powiem wam szczerze, że to jest chyba lepszy wybór. Alfa jest na tyle duża, że raczej nie wychodzi się jakoś bardzo dużo in minus. No po prostu to jest chyba lepsze rozwiązanie. Tutaj bardzo mnie kosiło, bo widziałem, że jest trzech wrogów na dobicie. Niestety zepsułem ten strzał, bo chciałem jednym magazynkiem zrobić trzy fragi, co kilka razy już mi się udało na 7-5-2, co jest bardzo fajną sztuczką. No niestety, tym razem gdzieś jeden pocisk zaginął, jest 13 do 5, mamy 4300 obrażeń, więc przy okazji coś tam sobie postrzelaliśmy i niemal 7000 odbitych, więc misję nam się udało zrobić bez najmniejszego problemu. Jak widzicie, wrogowie tutaj już się przerzucali też ostro na APCR-y, ale nie byli w stanie mi wiele zrobić. Przy losowaniu na 9, na 8 naprawdę nasz pancerz znaczy bardzo wiele. To taka bitewka na rozgrzewkę, żeby zapoznać się z maszyną, która jest bardzo zacna, która też, jak zapewne wiecie, bo już materiały u Deda na kanale były na temat tego czołgu, wypadała z paczek, z grudniowych paczek świątecznych, lootboxów, tak, w czasie operacji świątecznych. Także mi się udało tak, że ta maszyna mi wypadła i jestem z tego bardzo zadowolony. To jest bardzo, bardzo fajne jeździdełko 9 poziomu, oczywiście radziecki czołg ciężki. Wszyscy go znają, no ale tak go przedstawiam, tak jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi. Przejdźmy do screenów. A screeny końcowe dla tej rozgrzewkowej bitewki wyglądają następująco. 4300 swoich obrażeń, padła kolejna jedyneczka, oczywiście to jest wszystko nieważne, jest też Spartan i jest stalowa ściana, 3 fragi, dało nam to 1248 bazowego expa. Zobaczmy, jak wygląda ten raport. 21 strzałów oddanych, 13 tylko trafionych, tak jak wspomniałem, to działo dość sieje. Teraz obecnie, bo jeździłem, jeżdżę tu oczywiście z turbem, bo prędkość cofania jest beznadziejna tego pojazdu. No i w ogóle przyjemnie się jeździ, ja bardzo lubię ten moduł i prawie, czy tam wyposażenie, nie wiem jak to się nazywa. I prawie wszędzie włożę turbo, gdzie się tylko da i dzięki temu mi się gra przyjemnie, nie przejmuję się takimi rzeczami na przykład do końca, jak parametry działa. Rzadko je poświęcam na rzecz mobilności, ale tutaj oczywiście z turba nie rezygnuję, ale bez ulepszonego wzmocnienia, jak się jeździ i na przykład jeździ się z obracarką i ze stabilizatorem, no to to działo nadal nie jest snajperem, ale jest dużo lepsze. 23 aż strzały otrzymane, w obecnym wocie to wcale nie jest tak łatwo odbić 23 strzały, nawet na równych sobie tierach. 4 penetracje i 18 strzałów bez penetracji. Otrzymałem 6800 zablokowanych uszkodzeń przez niespełna 6-minutową bitwę, która była w sumie bardzo, bardzo przyjemna. Jak widzicie, kiedy niezbyt celnie się strzela, nie zadaje się aż tak obrażeń, jak się powinno, bo umówmy się, że na 21 danych strzałów 12 z penetracją to nie jest jakaś rewelacja. Wtedy, jak widzicie, z kredytami nie jest tak kolorowo, ale nawet bez bonusu do zarabiania wyszedłbym praktycznie na zero. Dlatego uważam, że warto poświęcić troszeczkę kredytów właśnie na rzecz tutaj penetracji, akurat na tej maszynie. To, jak wspomniałem, była rozgrzewka. Teraz przed wami dwie bitewki, które mam nadzieję będą ciekawsze. Jeszcze nie wiem, w jakiej kolejności je wam pokażę, ale zaraz się przekonamy. Przejdźmy do kolejnego starcia. Witam w kolejnym starciu. Jak widzicie, tutaj mam zestaw turbo, obracarka i ulepszone wzmocnienie. Ta bitwa była rozgrana wcześniej. I może tę bitwę poznajecie, a raczej ten line-up, bo był to okres, kiedy Ted oraz Berton oczywiście, bo to tam wspólnie sobie grindowali nową linię japońskich czołgów ciężkich. Jestem w plutonie właśnie z Dedem na Type 68, ja jadę 752 i mamy na fejzie Wikapa, naszego dobrego, znajomego Wikapa Westfield, więc jadę na górki. Tutaj depresji działa nie mamy jakiejś szalonej, ale uważam, że uda mi się na tych górkach postrzelać, a jak będzie, to zobaczycie. Bitwa z mojej perspektywy. Chciałem wam pokazać starcie na mapie Studzianki, gdzie w krótkim czasie zrobiłem naprawdę bardzo fajny wynik łączonych obrażeń na dychach. No ale niestety już po wszystkich tych patchach, mikrołatkach i tak dalej, ta powtórka mi nie działa. Może wam po prostu pokażę jedynie screeny, żebyście uwierzyli mi na słowo, że naprawdę taka bitwa miała miejsce. Pierwszy klip, bardzo dobry, 3 strzały wchodzą, oczywiście obrywam od arty, od TD-ków, mam zniszczone działo i tak dalej, ale po to jesteśmy czołgiem ciężkim, żeby pewne rzeczy brać na klatę. Ja, jeżeli tylko się da, bardzo lubię agresywny styl gry, staram się agresywnie grać i lightami, i TD-kami, i czołgami średnimi, zwłaszcza takimi, które mają troszeczkę pancerza, i oczywiście, jeżeli mam w miarę mobilny czołg ciężki, a 752 z turbem całkiem nieźle jeździ, to naturalnie jadę na pierwszą linię
i po prostu staram się przepychać na flankę. A naprawdę można też zrobić fajny kawał medom, jeżeli pojedziemy na medownię. Jeżeli mamy w miarę obsadzoną linię, gdzie powinny być czołgi ciężkie i pojedziemy na medownię, to możemy na tej medowni zrobić naprawdę masakrę czołgom, które są nieco słabiej opancerzone. Co my tutaj mamy? Pojawia się Franca 9 tieru, dostaje w bok wieży, także drugi bardzo dobry klip. Ładujemy znowu 30 sekund, V-Cupa niestety troszeczkę nam obili, ale na razie robimy tutaj niezłą rzeźnię. Nie pamiętam dokładnie końcówki tej bitwy, jak to tutaj będzie, więc już jestem ciekawy. Jedna arta jest w przeciwnej drużynie i ona oczywiście tutaj strzela, gdzie ma najwięcej celów, czyli na góreczki. Nic w tym dziwnego. Na razie HP-kowo wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę oberwałem, ale to jest pryszcz, to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Oczywiście wychylając się w ten sposób, nie mając jakiejś świetnej depresji działa, a ja tej depresji nie mam za dużo, chyba 7 albo 8 stopni ma ta maszyna, trzeba by sprawdzić sobie. Może w międzyczasie sprawdzę na jakiejś stronce ile, bo nie pamiętam, a nie chcę mi się specjalnie wchodzić po to do garażu. Trzeba liczyć się z tym oczywiście, że oberwiemy od TD-ków, które są ukampione na A5, ale jeżeli robimy to z głową, to czasami nam się po prostu uda, że nie oberwiemy aż tak bardzo. Na tych górkach tutaj stwierdziłem, że chwilowo wystarczy. Wyjeżdżamy po tą Francę. Znacznik był na pomarańczowo, ale stwierdziłem, że być może się uda go przebić, tak coś czułem. I drugim strzałem go dobijamy. Mój vis-a-vis 752, skontowana dolna płyta również na pomarańczowo, ale jak widzicie, potrafi w nią nie wejść, ale potrafi też wejść. Więc magazynek 2x3, bardzo dobry. Ja nie jestem jakimś prograczem, jak strzelę dwie pestki z obrażeniami w jednym magazynku, to nie mam powodów do narzekania. 3000 swoich obrażeń, mam około połowy moich HP-ków, więc najwyższy czas przycisnąć. Jest 4-4 w maszynach, remis, mamy lekką przewagę w HP-kach. No i stwierdziłem, że tutaj na tyle już są poważywieni ci wrogowie i mam na tyle duże wsparcie też tutaj swoich plutonowych, że mogę śmiało tutaj po prostu wyjechać i dokończyć dzieła zniszczenia. M103 dostaje dwie pestki, idzie do garażu, V-Cup dobija jak Tigera, mam tutaj jeszcze 752, celowanie po wizjerze, po prawej stronie kadłuba patrząc od mojej strony, no i oczywiście wchodzi, miałem też przewagę wysokości, co również ułatwiało zadanie, tamtego pancerza wcale nie ma dużo na 752 na górnej płycie, kwestia jest po prostu jak jest skontowany, tutaj był skontowany bardzo korzystnie dla mnie, a nie korzystnie dla mojego wroga. Wjeżdżamy tutaj sobie w dziurę, żeby spokojnie przeładować. Jak wspomniałem, wieża tej maszyny jest stosunkowo twarda. Mamy bardzo słabą elewację, to jest niezwykle irytujące, kiedy gramy tym czołgiem. Dobijamy jedną maszynę, ten 752 objechany i Type 68. Przebija nas, oczywiście tutaj byłem bardzo greedy. Chciałem najpierw oddać strzał, a potem przyjąć jego pestkę i dzięki temu udało mu się raz mnie przebić. Teraz znowu ładowanie, jest 9-5, ale sytuacja jest całkowicie pod naszą kontrolą. Niestety Arta w końcu dobija V-Cupa, bardzo się na niego uwzięła w tej bitwie. Ted strzela od strony, chciałem powiedzieć akademików, ale to nie ta mapa, od strony domków oczywiście. Type 68 znowu mnie przebija, Szarfutur. W ogóle Szarfutury tutaj robią rzeźnie pod koniec bitwy, widzicie, 3 fragi w krótkim czasie. Mordują niesamowicie tych wrogów. Ja tutaj już wyjeżdżam kompletnie na YOLO. Chcę poświecić tego 1390. No i Type 61 oczywiście tam, który robi sobie jeszcze exit damage, mnie dobija, ale bitwę oceniam jako bardzo fajną, bardzo agresywnie zagraną, która pokazuje, że tym czołgiem naprawdę można, ba, wręcz powinno się przycisnąć, jeżeli tylko możemy. Właśnie od tego jesteście, kto ma brać na siebie ciężar gry. Jeżeli nie, topowy, tierowo, magazynek, czołg ciężki, jesteście wręcz zobowiązani, zobligowani do tego, żeby po prostu próbować pchnąć jakąś flankę. No nie liczymy chyba na to, że, nie wiem, Szarfutury na przykład będą zbierały za nas pestki w pierwszej fazie bitwy, albo, nie wiem, jakieś miękkie TD-ki. Co innego taki Tortoise na przykład, tak, którego mieliśmy w drużynie, no takim czymś można się pobawić na pierwszej linii, ale pamiętajmy o tym, że czołgiem ciężkim się nie kampi, czołgiem ciężkim jeździmy lać się na mordy. I tak właśnie było w tej bitewce, zobaczmy jak wyglądają screeny. A screeny końcowe nie dla tej bitwy wyglądają następująco. Nie, żartuję, chciałem wam tylko pokazać screeny z tych studzianek. Niestety ta bitwa nie działa, a bardziej by tutaj
nawet chyba się nadawała do tego, żeby pokazać, do czego ten czołg jest zdolny. 5000 swoich obrażeń, 3,5 po spocie. Nasza Jagza postrzelała prawie szóstkę, no ponad 5,5, 17 strzałów oddanych, 17 trafionych, 13 z przebiciem i w 5 minut zrobiłem chyba około prawie 9000 łączonych obrażeń. To była właśnie taka bardzo fajna bitwa na studziankach, która niestety już nie zadziałała, ale przejdźmy do bitwy. Co za jakieś reklamy dziwne wyświetlają ludzie, po co to, dlaczego to, wszystkie reklamy wyłączamy. Nie będą się tutaj reklamować za darmo na Deda kanale. O, to jest, są już screeny, które są odpowiednie dla tej bitewki. 5362 własnych obrażeń, 515 po spocie, 3 fragi, to dało nam jedyneczkę i duży kaliber. I jak widzicie, fajnie plutonowo się postrzelało. Mi to dało 1368 bazowego expa. Dead dostał chyba wtedy jedyneczkę, postrzelał 5200, 1163 bazowego expa i Wikapik na fejzie miał czwarty wynik, także też całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę, że był cały czas obijany przez artylerię. Zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o oddane strzały. 16 oddanych strzałów, 16 trafionych, 15 z przebiciem. No i jak na ten zestaw z ulepszonym wzmocnieniem, czyli z jednym modułem do poprawy działa, o tak to nazwijmy, to bardzo, bardzo dobrze. Bo szczerze mówiąc, trzeba w to działo zainwestować bardziej, albo różowe, fioletowe moduły, albo chociaż żeby były Z2, na przykład właśnie obracarka i stabilizacja, wtedy to działo wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Mimo strzelania z Golda udało się wyjść do przodu, nawet jeżeli nie korzystałem z żadnych dopałek, ani klanowych, ani osobistych. Także jak widzicie, wystarczy po prostu strzelać i zadawać obrażenia i można wyjść do przodu nawet na dziewiątce premium strzelającej praktycznie wyłącznie z amunicji premium. Przed wami ostatnie starcie. Będzie to najdłuższa bitwa. Chyba najciekawsza, mimo że zakończenie może nie będzie takie, jakie bym sobie życzył. Ale zobaczmy, bez spoilerów, zobaczmy następne starcie. Witam was serdecznie w ostatnim materiale w tym filmie. Bitewka rozegrana na setupie właśnie takim, jak przed chwilą mówiłem, czyli zwykłe turbo, zwykła obracarka i zwykły stabilizator. I jak zobaczycie, to działo będzie się zachowywać znacznie lepiej niż w poprzedniej bitwie. To znaczy, wtedy wszystko trafiłem, ale zobaczycie, jak wygląda skupianie i tak dalej. W Plutonie na mapie bezpieczna przystań w trybie standardowym. Jestem z niejakim Bebzonikiem, Bertonikiem, Kampionikiem, Biurkonikiem. Jak wolicie, postać znana w najróżniejszych szemranych kręgach. Gra on na niezwykle OP maszynie, jaką jest Lorraine 50T. Najsilniejsza zdecydowanie maszyna na 9 tierze. Pierwsza w kolejce do nerfa. Nawet jeszcze chyba przed Superkoniem. Nie mam pojęcia, po co Berton tym grał, ale no cóż. Jego wybór. Ja jadę 7-5-2 i to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy podczas ładowania się tej bitwy patrzymy, jaki jest setup. Tutaj jaki mamy setup, mówię, line-up bardziej, jeżeli chodzi o naszą drużynę i przeciwną. Mamy losowanie na ósemki, sporo ósemek i dziewiątek oraz troszeczkę dych. No i mówię, słuchaj Berton, to jedziemy na ostro w lewo. Ta prawa strona zazwyczaj gra troszeczkę dłużej, nasi się tam pewnie trochę utrzymają, a my jedziemy pozwijać medownie. Ależ się te medy zdziwią, jak nas zobaczą. Przekręcił się mikrofon, ciekawe, czy bardzo będzie to słychać, czy nie. Nie nagrywam od początku, musicie to wytrzymać, jesteście zwycięzcami, dacie radę. Jadę tutaj, oczywiście podjazd pod górkę chwileczkę zajmuje, jestem czołgiem ciężkim, w końcu jedzie Xor. No i pewnie się nieco zdziwił chłop, że ja tutaj jestem. Wypłacamy mu dwie pesteczki i Xor jedzie do garażu. Także chłop się nagrał, pewnie się spodziewał tutaj jakiegoś meda, a tutaj Pawlus się pojawił z Bertonem w plutonie czołgów ciężkich. Także jeden chłop już zwija się do garażu, podjeżdżam teraz pod Elca i pod Skorpiona. Liczę na to, że oczywiście ktoś tutaj we mnie strzeli, że kogoś zaświecę. No i tak się właśnie stało, Lorka tutaj bardzo ładnie obrywa. Jedziemy sobie dalej do przodu, nic się nie boimy. Ja nie mam strachu, nie mam też za wiele rozumu, ale decyduję się tutaj wyjechać. Nie wydaje mi się, żeby Elc mnie przebijał, z jakiej on by amunicji do mnie nie strzelał. Na PPK-ach on ma w ogóle chyba ze 175 czy ileś peny, więc raczej nie jest w stanie mnie w ogóle tutaj przebić. Dostaje on ode mnie pestkę na uspokojenie. Podświetlam tutaj też tego Skorpiona, który najwyraźniej ma własne zmartwienia, albo jest zakochany, nie wiem, ale za chwilę, jak przyładujemy, to mu oczywiście rąbniemy. Miałem jedną peskę tylko dla tego Elca,
Pozostała mi chyba ona po wymianie z Xorem, ale teraz załadowaliśmy, także rozwalamy wspólnie z Bertonem tego Skorpiona. Rozwalamy Elca i mamy znowu ładowanie. Bertonik również podjeżdża. Nie, ładowanie będziemy mieli dopiero teraz. Ile tych pestek wystrzelaliśmy? A, czyli była jeszcze jedna pestka. No właśnie, błędy powtórek mają to do siebie. Burask dobija tego Kari, który się tutaj po nas ulał. Nie wiem, co chłop miał tutaj za zadanie. Otrzymał od dowództwa, ale no nie było to zbyt mądre. Jest 5 do 3. Niestety w HP-kach przegrywamy. Berton ma 600 HP-ków. Ja jestem jeszcze full HP, mimo że no tutaj troszeczkę agresywnie wyjechałem. Witam ponownie. Oczywiście wykrakałem z tym nagrywaniem filmu jeszcze raz. Okazało się, że powtórka już przy renderowaniu całego filmu, okazało się, że ta powtórka od połowy jest nie nadaje się do niczego, jest zupełnie rozmyta, wszystko się tnie i laguje. Na czym to my stanęliśmy? Na obijaniu E75. Możemy kontynuować walkę. Jaki był nasz plan? Bertonik stwierdził, że skraca do tych bunkrów, do tego E75, żeby go zamknąć. I ja miałem pomysł, żeby z resztą sił pojechać na północ, po Tedeki i po Artę, ale stwierdziłem po tym, jak padło nam kilka czołgów pod rząd, że najpierw trzeba by zrobić porządek właśnie w tych bunkrach, a Tedeków raczej jeszcze nie ruszymy. Zwłaszcza, że mają i Grilla, i STRV-a, to są bardzo poważni przeciwnicy, prawdopodobnie obaj na full HP, więc nie będzie łatwo ich zamknąć. Wyjeżdża Conqueror od lewej strony, od lewej dla Bertona, dla mnie po prostu na wprost. Łapie jego strzał na gąski, także cały czas mam full HP, to jest też zabawne w tej bitwie. Zrobiło się 7 do 7, ale wyraźnie już widać, że mocno tę bitwę przegrywamy. Przeciwnikom zostały maszyny wyższych tierów, mają jeszcze 3 dychy, 9 i 1 lorkę, a u nas zostały tak naprawdę 2 9, czyli ja i Berton plus Arta, no i same 8. Okazuje się, że ich WZ 111 jest na full HP. Bardzo dobrze on już postrzelał, ten gracz, no i po prostu tutaj no widać było, że może zwyczajnie zjeść nas żywcem. Mówię do Bertona, żeby wycofał, jeżeli tylko da radę, a ja mam dużo HP-ków, więc we dwóch jesteśmy w stanie go po prostu powstrzymać. Wyjeżdżam, żeby zasłonić Bertona. Gracz na tej WZ-111-5A obrywa za darmo jedną pestkę, nie wyjeżdża pod magazynek. Nie dziwię się mu zresztą wcale, bo tutaj pewnie bym go ładnie porobił. Niestety, Grille 15... gdzieś po skosie z tego miejsca, pewnie gdzieś z A1 na 2 tego balkonu, po skosie wykańcza Bertona, który jest dużo, prowadził dużo wyższą maszynę, gdzieś tam znalazł na niego przestrzał, no i zrobiło się całkiem nieciekawie. W tej chwili jest 7 do 9, znaczna strata w HP-kach, bardzo dużo naszych wrogów znajduje się tutaj właśnie w centrum mapy, no i staram się wymyślić jakiś plan na dalszą część tej bitwy. Mam nadzieję podobijać jakieś ogryski. Najpierw stwierdziłem, że na jeden magazynek powinien zejść ten E75, więc próbujemy. Jedna pestka. Druga pestka niestety nie przylosowało. Bałem się, że tutaj wyjedzie na mnie jakaś inna maszyna, dlatego nie przeładowywałem i to był błąd. Gdybym miał załadowanego całego klipa, to już ten E75 byłby trupem. Tutaj baituję go, żeby oddał we mnie strzał i to mi się udaje. Jeszcze chwilę muszę wyczekać. Niestety Arta dobija naszego projectu, to jest 7 do 11. Jeszcze raz tutaj podjeżdżam. Znowu podniesienie szybko, tym razem już nie popełniłem tego samego błędu. Nie byłem chytry, najpierw przyjąłem jego strzał. Tutaj świetnie widać problemy z elewacją tego działa. Ta oscylacyjna wieża oczywiście ma swoje zalety, ale gdyby mógł unieść działo chociaż troszeczkę, no to ten Conqueror już by dostał pestkę i albo byłby trupem, albo byłby dosłownie na dmuchnięcie. Ponieważ nie udało mi się oddać w niego strzału, to wyjeżdżam na WZT-111-5A. Bardzo dobry, bardzo dobra pierwsza pestka, taka na niepełnym skupieniu w zasadzie, mimo że odległość nie była zbyt duża. No to powiem szczerze, że często takie strzały nie wchodziły mi, kiedy jeździłem na turbo i na HP-kach. No a tutaj można bardziej na tym dziale polegać, w takim close combacie, że tak powiem, jeżeli wozimy i stabilizator, i obracarkę na przykład. Ten nomad się tutaj trochę ulał, nie wiem po co to zrobił. WZ-a ma bardzo dobry DPM, jest bardzo, bardzo potężną maszyną, ma jeszcze 1000 HP-ków. Nawet gdyby go przebił ten nasz nomad, nawet z hesha, to w sumie niewiele by ugrał.
Ja tutaj liczyłem się z tym, że mogę przyjąć jedną pestkę, ale nie mam po prostu czasu, żeby jakoś dłużej tutaj czekać, bo zostanę wkrótce okrążony. Bardziej skupiłem się na tym, żeby bardzo porządnie przymierzyć wszystkie trzy pestki, żeby tutaj nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Gdybym nie rozwalił tej WZ-y, no to po prostu bym je zjadła na śniadanko, obiadek i kolacyjkę. Ale udało się go wykończyć, to był bardzo groźny przeciwnik. Co dalej? 9-12. Została mi artyleria i buraz. Staram się pograć też troszeczkę pod tego buraska, który jest bardzo, bardzo potężną maszyną. Jeżeli on mi pomoże, no to jeszcze może coś tutaj uciągniemy. Największą niewiadomą tak naprawdę jest obiekt 263. Grille jest bardzo miękki. Oczywiście ma potężną armatę, ale może coś od niego odbije, muszę na to liczyć. Natomiast obiekt 263, nie wiem po prostu ile ma HP-ków i to jest największy problem. Nie wiem, czy on jest na ogrysku, jest full HP, dawno nie było go nigdzie widać i to jest kłopot. Conquerora bardzo chętnie bym tutaj podświecił. Udaje mi się sproksować STRV-a, który wcześniej już chyba był na górze, z tego co w bitwie pamiętałem, jak to było, a tutaj na powtórce nie zwróciłem na to uwagi. Taki był mój zamysł, żeby tutaj sproksować, podjeżdżając dołem, bunkrem tego wroga. Niestety Grille pojawia się przy naszej bazie, wykańcza naszą artylerię. Jest tam również Conqueror. Mam dwa prawie ogryski. Niestety koń dobija naszego buraska i w ogóle robi się duży problem. Zostaje sam na 6 maszyn i w tej sytuacji no nie jest może beznadziejnie, bo nadzieja umiera zawsze ostatnia i jak to Wesemir mówił, jak cię mają wieszać, to poproszę szklankę wody. Zanim przyniosą, to wiele rzeczy się może wydarzyć. Wyjeżdżam tutaj tak bezczelnie bokiem, celowo, pod tą lorkę. Liczyłem na to, że ona się skusi, po prostu wyjedzie na mnie i spróbuje oddać strzały, a ja będę mógł ją dzięki temu dobić. Lorka oczywiście na hita by mnie nie zdjęła, a poza tym pancerz 752 jest bardzo, bardzo trollowy. No i po prostu liczyłem na to, że on jakoś głupio wyjedzie, będzie chciał mnie skończyć i mi się to uda pierwszemu. Dobrze wyczułem intencję tego Conquerora. Dobijam go, udało się to zrobić jedną pestką, więc nic nie przyjąłem. Jeden strzał jeszcze teoretycznie mógłbym od niego przyjąć, ale lepiej nie. Oczywiście lepiej mieć jakiś bufor HP-ków. Teraz jestem w stanie przyjąć jedną pestkę, na przykład od Lorki albo od tego Streeta 103. Jest przejmowana nasza baza. Nie wiem, czy drugi wróg w nią nie wiedzie, więc po prostu no, jestem zmuszony w tej chwili wyjechać, bronić mojej bazy. Na razie jest to jeden przeciwnik, ale ja też nie jestem demonem prędkości. Póki jeden znajduje się w bazie, znam jego lokalizację, mogę spróbować go zdjąć i wtedy martwić się, co dalej. To był mój priorytet w tej chwili. 10 do 14, na razie jeszcze 5 wrogów, więc nie jest lekko. Tutaj bardzo dziwny ding od Grilla, ale czasami się to zdarza, nawet na maszynach bez pancerza. Tutaj troluję go, żeby po prostu we mnie strzelił, ale najlepiej nie przebił mnie i to mi się udaje. Bardzo fajne zagranie. Niestety obrywam od arty, jestem w tej chwili już na hita od wszystkich. No i tak naprawdę czekam, aż skończy się ogłuszenie, ale pojawia się 263, który niestety jest na full HP. I niestety, mimo że zdobyłem Top Guna, to przegrywam 11 do 15. Szkoda, bo bitwa była fajna, no ale nie udało się jej uciągnąć. Po prostu już zabrakło. Zabrakło soku, już nie było z czego. Nie było z czego już po prostu wycisnąć tej bitewki. Ale myślę, że jako pluton pograliśmy bardzo fajnie, co zresztą zaraz zobaczycie na screenach końcowych. A screeny końcowe dla tej bitewki wyglądają następująco. Udało się nastrzelać 5400, 1200 po spocie. Mamy również Top Guna za 6 fragów. No i wpadła moja pierwsza oznaka mistrzowska asa pancernego na 752. Bitwa była troszeczkę dłuższa, można było trochę postrzelać. No i udało się. Nie mieliśmy dużego kolibra, bo gracz w tej WZ-cie nastrzelał 6500, także gratulacje dla chłopa. Bebzun nastrzelał 3200 na lorce, także mieliśmy dwa topowe wyniki na dychach. Trzeci wynik to była szpatułka na ósemce, czwarty wynik to był buras, który zrobił na ósemce również 2000, no buras oczywiście jest mocną maszyną, ale jakby nie było, to nadal jest losowanie na dychy. Następnie dwurura, następnie Progetto, czyli kolejne ósemki, następnie Elc, następnie Arta, następnie kolejna ósemka, czyli IS-3 i dopiero mamy pierwszy normalny
czołg 10 tieru w tej bitwie topowy, tak, który powinien nastrzelać tak naprawdę najwięcej, T57 Heavy, który zrobił 677 zawrotne, 670 obrażeń. Mieliśmy również jak Pancera Esto, który zrobił 10 obrażeń, Obiekta 268, który zrobił 0 obrażeń, także mieliśmy strong dychy. No ale może też dzięki temu udało się troszeczkę pofragować i postrzelać. 18 strzałów oddanych, 17 z penetracją, 17 trafionych, 16 z penetracją. Wszystko praktycznie na w miarę bliskim dystansie. Udało się odbić 8 pestek. Niestety to się okazało za mało, żeby być tutaj w walce o wygranie tej bitwy, no bo niestety ten 2.63 miał bardzo, bardzo dużo HP. Musiałbym zużyć co najmniej 2 magazynki, żeby go skończyć. Bitwa trwała 11 minut, także troszeczkę pojeździliśmy. Za bohaterski opór dostałem troszeczkę kredek i dzięki temu nie wyszedłem na minus. Nawet udało się zarobić, mimo że grałem bez żadnych boostów, 40 tysięcy srebra byłem do przodu. I to już ostatni materiał dzisiaj, jeżeli chodzi o 752. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak było, możecie w jakiś sposób wesprzeć kanał Deda, a jest tych sposobów sporo. Możecie go zaprosić na wirtualną kawę, odwiedzić jego streama, na którym jest bardzo fajna atmosfera i można również dać jakiegoś donejcika albo coś w tym stylu. A jeżeli ograniczacie się do YouTube'a, to zawsze możecie też wypowiedzieć na temat 752 lub tego filmu w komentarzach, do czego zapraszam. A dzisiaj życzę już Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!